Już po raz trzeci w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się konferencja gospodarcza pod hasłem Od tradycji do innowacji. Transformacja gospodarcza gmin górniczych. Przede wszystkim chcemy pokazać potencjał Jastrzębia-Zdroju i tym razem potencjał gmin górniczych. Jesteśmy w dobie energii odnawialnej, alternatywnej, a jak wiemy, Jastrzębie i Śląsk stoi na węglu. Więc musimy się zastanowić, co dalej, jak mają wyglądać nasze regiony górnicze, jak ma wyglądać Jastrzębie-Zdrój w przyszłości, za kilkanaście lat. Gościem honorowym konferencji był profesor Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Europejskiego Forum Energii. Przede wszystkim Jastrzębie jest doskonałym miejscem, żeby mówić o przekształceniach, transformacji gmin górniczych albo takich, które już wyszły z węgla, ale ciągle jeszcze mają ogromne tereny nieuzdatnione, nieprzystosowane do nowego przemysłu albo chociażby do budownictwa, które wymaga rekultywacji gleby, również zabezpieczenia, aby ta gleba nie siadała, żeby nie było opadania gruntów. To są ogromne pieniądze, ogromne wyzwania. I musimy je jak najszybciej podjąć. Profesor Buzek wygłosił wykład pod tytułem Sprawiedliwa transformacja regionów górniczych oraz strategia energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej do 2050 roku. Dzisiaj na szczęście nie mówi się już o tym, czy ma być taki fundusz sprawiedliwej transformacji, ale ile ma wynosić. I ta suma już rośnie do kilkudziesięciu miliardów euro. To by było bardzo pomocne na takich terenów, jak między innymi Jastrzębie i okolice, ale pamiętajmy, że w Jastrzębiu sytuacja jest i tak niezwykła, bo tu wydobywamy koks, a na koks powinno być zielone światło jeszcze przez wiele, wiele lat. Powiem na początku taką historię. W latach 80., kiedy jeszcze byliśmy w objęciach stanu wojennego, Hiszpania weszła do Unii Europejskiej. Jest tam taki kraj Basków. I wszyscy, którzy się interesują piłką nożną, to wiedzą, że tam są niezłe kluby. Może nie takie jak w Barcelonie jeden i w Madrycie jeden, ale to zaraz potem. A więc czołówka światowa. Kraj Basków to w gruncie rzeczy teren górniczy. Oni postanowili zaraz po wejściu do Unii Europejskiej, pod koniec lat 80., że kompletnie zmienią ten region. Wyjdą z węgla i zrobią tam teren wycieczkowy, odpoczynku, wielkiego oddechu dla Hiszpanów, Francuzów, dla ludzi nawet z przeciwnej strony Gibraltaru, bo nawet Arabowie tam przyjeżdżają, mimo że mają własne morze. Ta transformacja trwała 30-40 lat. Dzisiaj wykorzystując piękne tereny górskie, wykorzystując bliskość morza, no akurat w przypadku Jastrzębia i Górnego Śląska to jest niemożliwe, to jedno rozwiązanie, ale tereny górskie mamy bardzo niedaleko. Zresztą ziemia ukształtowana jest w podobny sposób. Baskowie kompletnie zmienili ten region. Jest to dzisiaj jeden z najbardziej znanych turystycznie. Jest wyścig chyba jednodniowy dookoła kraju Basków. Nie wiem, czy to ktoś z Państwa oglądał. Warto się przejrzeć. To są w gruncie rzeczy tereny, gdzie było kiedyś rozwinięte górnictwo na ogromną skalę. Po 40 lat oczywiście. Inne kraje jak Belgia, Holandia, Francja, Wielka Brytania. Nawet w 70., 80. latach podejmowały decyzję o wychodzeniu z węgla. Dlaczego? Nie dlatego, że jest jakiś efekt cieplarniany, bo nie wszyscy ten efekt wierzą. Nie wszyscy mówią, że klimat się ociepla. Oni powiedzieli sobie jasno, policzyli, że to jest tanie. Oczywiście, że mieli problemy tożsamościowe i my nie chcielibyśmy tych problemów pomijać. Pamiętajmy, że ten teren, cały Górny Śląsk, nie tylko Jastrzębie 60 lat temu, ale cały Górny Śląsk powstał dzięki węglowi. I to jest tradycja. Ja mam w szafie u siostry mundur górniczy. I ten mundur jest pielęgnowany w sposób szczególny. Mimo że od wielu, wielu lat nie jest używany, od 30 lat jest nieużywany. I my pamiętajmy o tym, że nie wolno nam
odcinać przeszłości. Przemysł węglowy, górnictwo, ten ciężki przemysł, który był na tym terenie, jest fragmentem naszej tożsamości. Ale pamiętajmy o spojrzeniu w przyszłość. Ci, którzy zaczęli 30-40 lat temu, mają dzisiaj znacznie łatwiej. Mają zdrowie przede wszystkim. Mogą myśleć o przyszłości w inny sposób. Proszę Państwa, to jest wyzwanie ogromne. Unia Europejska postanowiła na nie odpowiedzieć pozytywnie. Powinniśmy osiągnąć według porozumienia paryskiego neutralność klimatyczną w drugiej połowie XXI wieku. Postanowiliśmy w Unii, że zrobimy to na początku drugiej połowy XXI wieku. To nie znaczy, że nie będziemy emitować CO2, bo są takie kierunki rozwoju przemysłowego i gospodarczego, które uniemożliwiają całkowite zatrzymanie takiej emisji, ale w sumie, uwzględniając lasy, uwzględniając wyłapywanie i stosowanie jakichś technologii, jak samego dwutlenku węgla, będziemy mieli ten zerowy bilans, czyli nie będziemy produkowali go w nadmiarze. Myśli się dzisiaj o tym, żeby być może w przyszłości wyłapywać dwutlenek węgla z atmosfery. To są możliwe technologie po to, żeby zmniejszać obecnie istniejący poziom CO2 w atmosferze. Ale to jest melodia przyszłości. Może za 40, za 50 lat. Dla niektórych z Państwa, których tu widzę na sali, to jest technologia absolutnie waszego życia. W ramach konferencji odbyła się też debata ekspercka z udziałem m.in. włodarzy gmin i miast górniczych. Mówiąc o zmianach, musimy zapobiegać pewnym procesom i wyprzedzać pewne zmiany, zanim, jeśli już się coś pojawi w kontekście choćby klimatu, to będzie za późno na wprowadzenie tych zmian. Więc po pierwsze, Śląsk, regiony górnicze, gminy górnicze stoją przed takimi dwoma ogromnymi zadaniami. Po pierwsze, to dbałość o klimat, po drugie, transformacja tych regionów, by zachować równowagę gospodarczą i społeczną na naszych terenach. I to są takie dwa nasze zadania, którym musimy podołać i dlatego wdrażamy się w każdej chwili. Próbujemy też spotykać się z takimi ludźmi, którzy mają wpływ na decyzje. I tutaj dziękuję panu profesorowi za to, że tak pochodząc zresztą z tego regionu, trzyma rękę na pulsie i dba o to, aby Śląsk był zauważalny, aby Śląsk mógł zaistnieć tutaj również w tej nowej perspektywie unijnej, po to, by nasze regiony mogły się przekształcić. Zastanawiam się, jak często słyszycie od ludzi, którzy pójdą kiedyś do UN, albo którzy stanowią wasze zaplecze. To są fanaberie. Tłumaczycie nam kłopoty na jakimś środowisku, czystym powietrzu. To jest nasza praca. To jest nasza tradycja. My inaczej sobie tego życia nie wyobrażamy. Czy może już tego nie słyszycie? Już to rozumieją. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Powiem tak, podziały moim zdaniem idą tylko pokoleniowo. Znaczy, na pewno mamy grupę mieszkańców, którzy wyrośli z górnictwa i to stanowiło o ich bardzo głębokiej tożsamości. Ale też mamy pokolenia, które dzisiaj są około 30-40 lat i dla nich górnictwo to po części już jest historia i niespecjalnie widzą się w tej branży, bo to właśnie brudne, bo to pyły, bo to kwestia zdrowia i szukają takich przestrzeni dla swojej samorealizacji, które z tym górnictwem nie są związane. Na pewno jedna rzecz, która jest nowa i będzie coraz bardziej podnoszona, to jest kwestia ekologii. Ekologii z myślnikiem zdrowia, konkretnie moje zdrowie, moje dzieci, rybnik, zresztą podobnie jak tutaj cały region, ma problem ze smogiem. Myślę, że ten temat też powoduje, że emocje wokół węgla są emocjami negatywnymi. Żory chciałem zapytać o to samo, choć może nieco bardziej to uszczegółowiąc. Żory to jest miasto strukturalnie zbliżone trochę do Jastrzębia, też ufundowane na węglu, też będące kiedyś takim symbolem publicznej sypialni. Czy pańskie zdanie, panie prezydencie, całe pokolenia samorządowców być może zaniedbały tłumaczenie ludziom dawno, dawno temu, że to się kiedyś skończy? Że musimy być przygotowani na to, że trzeba zmienić branżę,
zmienić oblicze tego miasta, zmienić swoje nastawienie, tłumaczyć swoim dzieciom, że ty już do kopalni nie pójdziesz. Musisz szukać innych pomysłów na życie. Proszę Państwa, żory są przykładem tego, że życie wymusza pewne decyzje, pewne działania na nas. To, o czym my teraz mówimy, to myśmy w żorach przeżywali 20 lat temu. Ponad 20 lat temu wyszło z żor górnictwo. Jedna kopalnia działała, inna się budowała, została przerwana budowa. No i oczywiście tysiące ludzi pracowało w kopalni, chociaż nie na terenie żor, bo u nas akurat nie kopalnie dominowały. I pod koniec lat 90. proszę Państwa, nasze miasto znalazło się w sytuacji dramatycznej. Wszystkie duże zakłady przemysłowe zostały zlikwidowane. Największy była kopalnia. Było najwyższe bezrobocie w całym województwie śląskim, jedno z najwyższych w Polsce. I byliśmy najbiedniejszym miastem na prawach powiatu w Polsce. Tych miast jest 60 kilka. I tak żeśmy wchodzili w XXI wiek. I czy da się, można sobie poradzić w takiej sytuacji? Można, proszę Państwa, można. Trzeba po prostu znaleźć dla siebie nową drogę. Tak jak wiele miast, myśmy wtedy myśleli, że taką drogą to jest przede wszystkim rozwój edukacji, chcieliśmy mieć szkoły wyższe. W wielu miejscach te szkoły powstawały, ale to nie była właściwa droga. Zdaliśmy sobie sprawę, że trzeba wykorzystać to, co nam dała położenie geograficzne, co nam dało to, że jesteśmy w regionie o dużych tradycjach przemysłowych. I jeszcze jedna rzecz. Myśmy postawili na to, żeby miasto Żory stało się atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców, do zamieszkania. I minęło sporo czasu. To nie można powiedzieć, że to szybko następowało. Proszę Państwa, 20 lat trwała ta transformacja. I teraz proszę sobie wyobrazić, że miasto Żory jest jedynym miastem w województwie śląskim, miastem powiatu, gdzie rośnie liczba mieszkańców. Zostały te tereny uzbrojone. Wszyscy mają kanalizację, wszyscy mają wodociągi, gazociągi. Wszystkie praktycznie drogi już w tej chwili, drogi do pól, to są te warunki, które stwarzamy dla tych przedsiębiorców. To są tereny atrakcyjne i po tym górnictwie, o którym mówię, tam mogą znaleźć młodzi przyszłość. Aczkolwiek społecznie to różnie wygląda, bo tutaj akurat samorządowcy znają, że w tej chwili emeryt górnik, on już nie chce tego górnictwa, nie chce tego przemysłu, bo on już emeryturę i to dobrą emeryturę otrzymuje. Katowicka specjalna strefa, strefę, którą uruchomiła protesty w telewizji, nie telewizji, prywatne przeciwko samorządowcom, osobiste przeciwko nie. Nie wszędzie można tą transformację tak spokojnie przeprowadzić. To są lata, to jest potrzebna pomoc dziennikarzy, rządu, wszystkich, że ten węgiel nie jest na wieczność. Dyskusja na temat przyszłości gospodarki w dużej mierze toczyła się wokół przemysłu węglowego. Zdaniem uczestników konferencji tego tematu nie da się uniknąć. Myśmy nie powinni się obrażać na górnictwo. To dzięki górnictwu te nasze miasta tu na Śląsku się rozwijały. To dzięki górnictwu mamy tu pracę i dzięki górnictwu dobrze się tam tutaj żyje. To jednoznacznie trzeba powiedzieć. Natomiast musimy dzisiaj w dobie postępu, w dobie tego, tej zmiany klimatycznej, która nastąpiła. Musimy jednak do pewnych zmian zmierzać. Podczas konferencji, w której wzięli udział oprócz zaproszonych gości także przedsiębiorcy oraz przedstawiciele świata nauki i szkolnictwa, podkreślano, że w transformacji regionów górniczych ważna jest także edukacja w nowoczesnych branżach. Nasza szkoła od lat kształci w różnych zawodach, między innymi są to ekonomiści, logistycy, hotelarze, gastronomowie, a w tym roku również otworzyliśmy nowy kierunek technik architektury krajobrazu. Jest bardzo duże zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o właśnie te wymienione kierunki, dlatego że właśnie kierunki usługowe dzisiaj to są kierunki, które cieszą się dużą popularnością wśród pracodawców. Mało tego, bardzo często się zdarza, że uczniowie w momencie, kiedy są na praktykach zawodowych, otrzymują już propozycje pracy.
Podczas konferencji gospodarczej zostali uhonorowani przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w Jastrzębiu-Zdroju. Wnoszą znaczący wkład w rozwój społeczno-gospodarczy i przyczyniają się do rozwoju lokalnego oraz promocji gospodarczej. Nagrody otrzymali Krowa Mać w kategorii Firma Roku, Elplast Plus spółka z o.o. w kategorii Firma Społecznie Zaangażowana, Progres Automatyka w kategorii Przemysł Kreatywny i Innowacyjny oraz Winnica Laguna, która otrzymała nagrodę specjalną prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój. Czym żyje miasto? O tym w najnowszym programie informacyjnym Kręci mnie Jastrzębie.